Ja uważam, że wszystko jest dobrze, ale to, co że sklepy, to emeryci i tak wcześniej chodzą. Każdy myśli, żeby zamknąć wszystkich w domu. Po prostu sytuacja do tego zmusza. No. Powiem szczerze, że ktoś w końcu budzi się, jak to się mówi, ręką w nocniku. Obostrzenia. Pracuję w szpitalu i wiem, że one są bardzo ważne, potrzebne dla wszystkich, żeby mniej było zachorowań, mniej ciężkich przypadków. Ciężka jest praca w szpitalu? Ciężka. Kiedy wszyscy chorują dookoła, kiedy jest trudna sytuacja, to jest trudna, ale no, trzeba wychodzić naprzeciw, zmierzyć się z chorobą, pokonywać ją. Ja uważam, że wszystko jest dobrze, ale to, co że sklepy, to emeryci i tak wcześniej chodzą, bo wcześniej wstają, że to potrzeby tylko się tamuje tym innym, że bardziej dla pracujących wszystko, żeby było. Dla młodych ludzi, ja uważam. Zakaz całkowity wychodzenia z domu to nie dla nas. No, nie, bo na spacery musimy, my tylko na spacery chodzimy. Świeżego powietrza, i też tam gdzieś do lasu czy do parku się tak, przejście, chodzimy, a nie mamy domu, takie no. Przejście tam od Piastowskiej, tam może tam nie ma ludzi i tam my chodzimy. Co się mogę sądzić? No jest tak, że po prostu sytuacja do tego zmusza. No, jak można powiedzieć inaczej? Boi się pan koronawirusa? Proszę pana, w pewnym wieku to człowiek niczego nie boi się już. Trochę się obawiam, no ale co zrobisz? No, skoro tak jest, to problem światowy. Ja nie mogę recepty podać, jak z tym walczyć. Są ode mnie ludzie znacznie mądrzejsi. I tyle mam do powiedzenia. Ja wiem, że nikt nie chciałby kolejnego lockdownu, bo gospodarka może tego nie wytrzymać, ale ten lockdown tak naprawdę miałby największy sens, jeśli chodzi o zmniejszenie ilości infekcji według mnie. Natomiast no, widzę trochę jakąś niespójność z tym, że na przykład mogę pójść do sklepu kupić ciuchy, a nie mogę pójść do restauracji i nie mogę pójść na fitness na przykład, gdzie no, wszyscy mówią, że wszędzie wszystko jest dezynfekowane, więc tak połowa lockdownu, bo to tak wygląda teraz, według mnie no, jest troszkę bez sensu. Są fatalne dla zdrowia, nikt nie myśli o tym, żeby zadbać o kondycję, tylko każdy myśli, żeby zamknąć wszystkich w domu i nie pozwolić im wyjść. A jak mają dzieciaki po całym dniu siedzenia przed komputerem poddychać świeżym powietrzem? Nikt o tym nie mówi do tej pory z rządu, ani rodzice nawet nie robią żadnych nie wiem, akcji, bo nie uważam, że powinno się zamykać wszystkich ludzi w domu. Jeżeli chodzi o moją pracę, to jest praca w branży weselnej, także jeżeli chodzi o to, no to na pewno wtedy podniemy. I powiem szczerze, że ktoś w końcu budzi się, jak to się mówi, ręką w nocniku. No i tyle tak naprawdę, tak? Wszystko to, co powiedziałem, to dotyczy tych ostatnich stu. Właśnie o to chodzi. I sami Państwo widzą, tak jesteśmy w parku, więc no. Obostrzeniami, no ale po coś tak naprawdę one są, tak? Jak wszyscy mówią. No ale obudzimy się z ręką w nocniku, jeżeli chodzi o gospodarkę. Kiedy to nastąpi? Myślę, że już niebawem. No i... Większość osób straci pracę. Lokale zostaną zamknięte. Dzisiaj w Białymstoku większość lokali pożegnalne, na przykład piwko za 50% albo jedzenie tańsze, lody gratisowo, jakaś tam porcja, tylko dlatego, że oni wiedzą, że się na rynku nie utrzymają i zamykają. A największym problemem jest to, że knajpy są zamykane, restauracje i puby, ale kościoły nie. I tam może być obłożenie 50%, a w restauracji nie może być 50% osób wewnątrz. Dla mnie to są nieprzemyślane decyzje rządu. Nauka zdalna ma swoje plusy i minusy. Na przykład właśnie minusem jest to, że są skrócone lekcje, przez co nauczyciel ma mniej czasu na wytłumaczenie większości ważnych rzeczy, a jak podstawówka nie ma, jeszcze najgorzej, bo u tych dzieci nie ma jeszcze aż takich
ważnych rzeczy, jak na przykład w 8 klasie czy liceum. No, co sądzimy, jakby nie wiem, dosyć w porządku, tylko jakby były wszystkie lekcje na jednej platformie, wtedy było ok, bo mamy lekcje na różnych platformach i trudno się odnaleźć w tym. U mnie chyba ponad 10 nauczycieli było zakażonych i ja już nie chodziłem przez ten ostatni tydzień, jak była otwarta szkoła, bo się trochę bałem. I też 7 klas było na kwarantannie, więc no, i wtedy jeszcze nie zamykali szkoły.